Dobrek, ja jestem Strzybor, a dziś chciałbym się zająć pewną rzeczą, którą znalazłem na Reddicie. W tym filmie mogą pojawić się spoilery przyszłych wydarzeń w Destiny. Oglądajcie na własną odpowiedzialność. Chodzi o ostatnie obejście, czyli Override w ostatnim mieście. Także pamiętajcie o subskrypcji tego kanału oraz zostawieniu lajka i komentarza pod tym filmem. Oraz o tym, że streamuję na Twitchu, więc wszystkich Was zapraszam. Zaczynajmy. Jeśli oglądaliście mój film o tym, jak zakończy się sezon 14 lub w ogóle zagłębialiście się sami w ten temat, to wiecie, że czeka nas jeszcze jedno obejście, tym razem w ostatnim mieście. Wszystko wydarzy się w epilogu, dodatkowo jest szansa, że zginie Lakshmi. Jednak gdzie dokładnie będzie to obejście? Już od samego początku sezonu gracze przeszukiwali dzielnicę Botsa, tam gdzie zostali umieszczeni Elixni. Okazało się, że jest tam kilka rzeczy pod mapą, więc teorie były takie, że obejście, któreś z obejść właściwie, tam będzie. Co się potwierdziło, gdyż Bungie nie chciało za bardzo tego ukrywać. Na stronie Bungie.net macie dostęp do wyszukiwarki pod przyciskiem lupy, po prawej stronie na górze. Wyszukiwarka może wam znaleźć przedmioty, artykuły pomocy, aktualności, graczy i użytkowników. Właśnie. Jeśli wpiszecie Override w angielskiej wersji strony lub obejście w wersji polskiej, otrzymacie 4 wyniki. Jeden z nich będzie dotyczył obejścia Ostatnie Miasto. Więc mocny spoiler, a jest on dostępny już od bardzo długiego czasu. Możemy tam zobaczyć modyfikatory oraz zdjęcie, na którym trochę widać, że jest to dzielnica Botsa. Ale to nie wszystko. W aplikacji Destiny 2, czyli w Companion App, możemy stworzyć drużynę swoją lub dołączyć do jakiegoś LFG. Jest to właśnie takie LFG, tylko poza grą. Zakładając drużynę i wybierając aktywność obejście, od razu dostajemy na twarz spoilerem z dzielnicy Botsa. Wygląda on właśnie tak. To po prostu kolejny spoiler od Bungie. Brzmi to dość dziwnie i nawet całkiem śmiesznie, patrząc na te spoilery i na to, co przekazywało nam nie tak dawno DMG04, czyli żeby nie dawać spoilerów, bo popsujecie innym zabawę. Myślę, że powinni naprawić to jak najszybciej i sprawdzać, co publikują na stronie, co można wyszukać w ich wyszukiwarce oraz jak wygląda dołączanie do LFG i tworzenie LFG, bo na aktualny stan rzeczy wygląda to tak, jakby to nie było nawet sprawdzone. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Zostawcie suba, lajka i komentarz, jeżeli tak. Mówił do was Strzybor. Do zobaczenia.